Ducha Świętego w oczekiwaniu na poświęcenie naszego krzyża, następnego krzyża upamiętniającego tragedię pod Smoleńskiem. Módlmy się śpiewając, odmawiając różne modlitwy, aby Pan błogosławił ten czas, byśmy go nie zmarnowali, jak żadnej chwili w życiu, żebyśmy nie marnowali. Mikrofon, ja cóż? Mamy. Który stworzył niebo i ziemię. Przejdę szybko. I z duchem Twoim. Módl się, Boże Wszechmogący, Ojcze Miłosierdzia, zbawić nam swojego Syna, aby umierając na krzyżu nas zbawić. Jezus Chrystus, przez swoją zbawczą śmierć, przemienił krzyż, który był drzewem śmierci w drzewo życia. I dał nam udział w tym zwycięstwie, dzięki krzyżowi, możemy również przejść przez święty radości życia wiecznego, a już teraz odnosić Chrystusowe zwycięstwo, prawdę nad kłamstwem, dobra nad złem, miłości nad nienawiścią, życie nad śmiercią, światło nad ciemnością. Jezu Chryste, pozwól nam w Twoim zwycięstwie uczestniczyć. Boże Ojcze Miłosierdzia, poświęcić, pobłogosławić ten krzyż wizerunkiem Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. I wielbiamy Cię, Panie Jezu Chryste, błogosławimy Tobie. Żeś przez Chrystus święty mękę swoją świat odkupić nas. Autorem tego krzyża jest ludowy artysta pochodzący z Lubelszczyzny, z okolic Solca nad Wisłą. Mój przyjaciel prosił, żeby nie podawać nazwiska, więc nie będę podawał nazwiska. Podziękuję. Chciałbym powiedzieć to, co jest naszym marzeniem. Naszym marzeniem jest to, żeby ten krzyż kiedyś zagościł w kościele, w którym ksiądz, nasz patron, nasz pasterz będzie proboszczem. Na dzień dzisiejszy prosimy Państwa o wsparcie i o pomoc, dlatego że, tak jak wczoraj zapowiadaliśmy, ten krzyż popłynie łodzią do Gdańska, do kolebki naszego polskiego snu o wolności, który trzeba jeszcze raz wymarzyć. Zaczniemy płynąć 11 w święto niepodległości i chcemy dopłynąć 13 grudnia do Gdańska na wiadomo jaką rocznicę, czyli ponad miesiąc czasu. Myślę, że uda nam się to zrobić. Prosimy o wsparcie i pomoc. Pomoc dlatego, że chcielibyśmy po drodze odwiedzać parafie, które zechcą nas przyjąć. Bo przecież mamy całą masę miast z Warszawy do Gdańska, które my chcielibyśmy odwiedzić przy okazji. A liczymy się z tym, że być może nie wszystkie parafie zechcą nas, a oczywiście wszystkich nie będziemy w stanie odwiedzać. Zapraszamy też wszystkich chętnych do Łodzi. Będą mogły płynąć 4 osoby. Będziemy się wymieniać. I proszę też o pomoc w organizowaniu tego, dlatego że ja muszę pracować, mam 4-letnią córeczkę, więc podpisałem kontrakt, bo wyrzuconym jest pracy, więc musiałem otworzyć na nową firmę i po prostu nie dam rady. Myślę, że wspólnie z Włodzimierzem, który na pewno popłynie, osoby chętne do tego wspólnego dzieła zapraszamy, natomiast trzeba się liczyć z tym, że będzie bardzo zimno, no ale jeżeli nam Wisła zamarznie, to myślę, że założymy kółka i będziemy pchać łódkę. To będzie wygląd. Dziękuję bardzo za uwagę. Błogosławieństwo wszystkim obrońcom.
krzyża, obrońcą Kościoła i naszej Ojczyzny. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Stąpi na was, pozostanie z wami na zawsze, amen, aż do zwycięstwa. Amen. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. A ja? Wszyscy. Strunął orzeł biały, przemierzył nieba szmat i przy Smoleńskim krzyżu w sercu Warszawy siadł. Osłaniał krzyż skrzydłami ten piękny biały ptak. Przed złymi złoczyńcami święty Polaków znak. Za kwiat narodu polskiego, co życie Polsce dał. Polegli pod Smoleńskiem, dzisiaj wzywają nas. Brońmy ojczyzny bracia, Polska to wielki skarb. Lecz orzeł znów skrępowany, znów łańcuch ma uszpon. Smoleński krzyż porwany, podstępnie rankiem stąd. Oddajcie krzyż złoczyńcy, tu jego miejsce jest. Zanim powstanie pomnik, on ma pamięci szczyt. A teraz tutaj podwórkowi ułożyli. Te oszołomy, co nic nie umieją, to w Polsce się nie liczą. Ale o Polsce myślą.